Witajcie, kochani, witajcie. Widzicie, co się kroi? Kroi się smażenie naleśników drożdżowych. Uwaga. Dobrze, panie doktorze. Rozlewamy. Dobrze. Smaży się, smaży się. Czas na pierogi będzie, ale na razie będą naleśniki. Tutaj przechodzę. Ciasto naleśnikowe jest, oj, gdzie to jest, o, takie, dosyć rzadsze zrobiłam, żeby były miękkie naleśniczki, ale drożdże trzymają i tu jest 6 jajek, więc one są takie bardziej zwarte, a tutaj, kochani, jest, a ty będziesz mieszał, pokażesz, tutaj jest duszona biała kapusta z kiszoną kapustką. Połóż, ja przybliżę. I kotleciki z mangalicy są wszystko rozciapciane, jest wszystko, tak? I jest jako nadzienie do naleśników. Tutaj już jest pierwsza partia, to jest śniadanie Artura. Śniadanie Artura, weź. pokaż. Pokaż. Połóż niżej. Ja tu się przybliżę, tak? Tak wygląda Arturowy naleśnik. Dobrze, ale jest delikatny. Tak, panie Arturze, jak? Znakomity. Niam, niam. Jeszcze nie jadłam, aż mi się spali. O, tak. Ręka ci się trzęsie. trzepał Artek. Trzepał koce. Przewracamy. Sekundkę, przewracaj. Uwaga, idzie. Przewracamy. Na drugą stronę. O. Smalcu. I spóźniliśmy się odrobinkę. Smażymy na smalcu, ponieważ są smaczniejsze. Oczywiście smalec własny, przetopiony w mangalicy. Pozdrawiamy wszystkich miłośników naleśników. I mangalicy. Wszystkich miłośników naleśników. O, w kształcie jabłka naleśnik wyszedł, tak. I tu idziemy tutaj do tych. Ja się muszę im przyjrzeć. O, do Arturowego talerza, tak. Podjemy mu. Tak, o. To są Artura naleśniki. Naleśnik, pokaż się. Bardzo smaczne są. Bardzo smaczne jest. Jeszcze raz, na dzień jest bardzo smaczny. Tak, kapusta duszona. Z cebulką oczywiście. I tutaj kubek już czeka. Picia, herbata, tak. I tutaj. Wystarczy, będziemy zaraz jeść. A jeszcze nalewamy sekundka. Nalewacie? No to nalewajcie. Nalewajcie następne. Uwaga. Dobrze. To drożdżowe, one inaczej się rozlewają. Tak. Trzeba otworzyć okno, bo ten się trochę przysmalił. No to co? Cześć, naleśniki, cześć!